dobry. Pokażę Wam dzisiaj, jak za pomocą programu, który każdy z Was ma na swoim komputerze, zrobić kolaż fotograficzny za pomocą programu Paint. Gdzie go znaleźć? Musicie wejść w Start. Wszystkie programy, akcesoria i zobaczcie, jest tutaj program Paint. Twórz i edytuj rysunki. Otwieramy go. O, mam widoczną linię siatki. Nie chcę jej widzieć, więc wchodzę w widok. Linie siatki są mi niepotrzebne. Dobrze. Jaki temat kolażu fotograficznego? Jeśli nie ma nudy, to co jest? To jest temat. I teraz pokażę Wam, jak za pomocą najprostszych narzędzi Painta, nawet przykładowych zdjęć, jakie macie na komputerze, możecie to zrobić. Na początek zastanowię się, na jakim tle chcę, żeby był mój obraz. Skoro nie ma nudy, to jest co? Klikamy tutaj, zobaczcie, wypełnij kolorem. Można sobie wybrać kolor. Jeśli nie ma nudy, to jest różowo. OK. I chcę, żeby tło było różowe. I jest. Zdjęcia. Wklej. Wklej z. Otworzy Wam się różne miejsca. Możecie oczywiście zrobić jakieś swoje zdjęcia celowo pod ten projekt i je wykorzystać. Możecie skorzystać z przykładowych zdjęć, jakie macie na komputerze. Jeśli nie ma nudy, to jest co? Jak myślimy, jeśli nie ma nudy, to jest... Ha, żeby było śmiesznie. Meduza na początek. Otwórz. I zobaczcie. Otworzył nam się bardzo duży rysunek, obrazek. Trzeba go zmniejszyć. Tutaj na górze, w rogu jest kropeczka i trzeba trafić na nią w taki sposób, o, żeby pokazała się taka strzałka. I tutaj sobie dowolnie możemy zmniejszyć. O, mamy jedno zdjęcie. No kolaż to musi się składać z kilku zdjęć. Tutaj zrobię no przynajmniej z dwóch. Tam było jeszcze jedno zdjęcie, które mnie się do tego spodobało. O, latarnia morska. Otwórz, też jest duża. Też trzeba ją zmniejszyć. Dobrze. O. I co mogę teraz tutaj dalej pokombinować? Przydałoby się dodać coś na tym tle. Użyję pędzla, rodzaju pędzla, o, a może sobie takiego o właśnie sprayu. Wybiorę ten sam kolor, który jest na tle. Dlaczego? Dlatego, że chcę, zobaczcie, troszeczkę wtopić nasze zdjęcia. No dobra, już mam mniej więcej wtopione. Teraz dodam może jakiś napis. Na początek zrobimy chmurkę, tylko może nie różową, ale to o. O, jeszcze troszeczkę ją powiększę i to będzie coś, co będzie mówiła, nad czym będzie się zastanawiała meduza. Dodam teraz tekst. Tutaj można sobie, widzicie, wybrać czcionkę, zrobimy sobie taką, o, jakby pisaną ręcznie, tylko zmienię kolor. O,
rozmiar na troszeczkę mniejszy. Jeśli nie ma nudy, to co jest? Zaznaczę. Chcę zmienić jedną czcionkę. O, mniej będzie. Jeśli nie ma nudy, to co jest? Dobrze, pyta nasza meduza i na przykład tutaj w latarni siedzi ukryty człowiek. Nie widać go, ale też dodamy jakiś tekst, tylko tym razem już niech to będzie chmurka narysowana ręcznie. On sobie gdzieś tutaj siedzi i narysujemy tutaj taką dużą chmurkę. Będzie odpowiedź do meduzy, którą też napiszę ręcznie. Jeszcze tylko troszeczkę pogrubimy. O, rozmiar chmurki, dodamy jej efekty jakieś. O, dodamy jej też tło. O kolorze. O. Morskim takim? Chyba tak. Możemy powiedzieć, że jest to kolor morski. Jeśli nie ma nudy, to co jest? No jak myślicie, jaka może być odpowiedź? Jeśli nie ma nudy... To... Jest... Wielokropek. Jeśli nie ma nudy, to jest radocha. Wykrzyknikiem i dorysujemy radochę. Świetnięte w buzie. I teraz sobie pędzel. To na taki. Może nie. O. O. Dodamy kontur do ust. Zobaczcie.
taki przykład, jak za pomocą programu, który każdy z Was ma na swoim komputerze. Dlatego użyłam takiego, a nie innego programu. Możecie stworzyć naprawdę fajną, fajną pracę na jakiś konkretny temat. Możecie się pobawić i pisaniem, i wklejaniem zdjęć, i wtapianiem ich. Chciałabym, żebyście z tego zadania zrobili dobrą zabawę dla siebie. Jeszcze tylko baczę, że powiększymy, o, tak żeby był na prawie, że cały nasz format. Dobrze. I zapisz jako obraz JPG. Ja zapiszę to sobie w przykładowych obrazach pod hasłem, jeśli nie ma nudy. I zapisz. Zaraz obejrzymy, jak wygląda. Aha. I zobaczcie, jest. Fotokolaż. Jeśli nie ma nudy, to co jest? I w takiej formie trzeba dołączyć do wiadomości na Librusie lub do maila, lub wysłać mi na Messengerze. I naprawdę życzę Wam bardzo dobrej zabawy przy poznawaniu tego bardzo prostego narzędzia, które każdy z Was ma na swoim komputerze. Do dzieła!